Historia ustroju miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego sięga czasów relokacji miasta dokonanej przez podskarbiego Jana Jerzego Przebędowskiego w 1714 roku. Miasto wtedy podlegało woli jego właściciela, ale zarówno wielki podskarbi koronny Przebędowski, jak i jego następcy Franciszek Bieliński wraz z żoną Dorotą, a na końcu Michał i Antoni Radziwiłłowie byli znakomitymi gospodarzami, dbającymi o rozwój miasta i pomyślność jego mieszkańców. W maju 1833 roku mocą edyktu władz pruskich Ostrów przestał być miastem prywatnym i znalazł się w systemie prawa pruskiego, dzielącego organy samorządowe na Radę Miejską oraz Magistrat. Samorząd miasta przełomu XIX i XX wieku miał szczególne zasługi w rozwoju infrastruktury miejskiej. W początkach XX wieku zbudowano w Ostrowie wodociągi, kanalizacje, a nawet mechaniczną oczyszczalnię ścieków. Miasto było dobrze rozplanowane i zadbane. W II Rzeczypospolitej, już u progu niepodległości dzięki inicjatywie komisarycznego burmistrza Stefana Rowińskiego, wspierano lokalizację fabryki Wagon, jednej z pierwszych wielkich inwestycji II RP. Kolejni burmistrzowie, Stanisław Musielak i Wacław Cegiełka, we współpracy z samorządem uczynili Ostrów Wielkopolski dynamicznym ośrodkiem miejskim, którego tempo rozbudowy porównywano z Gdynią. Ostrowską wizytówką było liczne budownictwo jednorodzinne, ważny węzeł kolejowy, nowoczesna elektrownia zrealizowana na licencji amerykańskiej, efektowny budynek szkoły powszechnej imienia Ewarysta Estkowskiego i okazały gmach Banku Polskiego. W czasach PRL-u samorządy utraciły swoją podmiotowość i stały się terenowymi organami władzy państwowej. Urzeczywistnienie idei samorządu stało się możliwe dzięki przełomowi politycznemu w czerwcu 1989 roku. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, przygotowana przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, zlikwidowała dotychczasowy model rad narodowych, przygotowując pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory do rad miejskich. Siódmego maja 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad miejskich. W Ostrowie zdecydowane zwycięstwo odniósł obóz Solidarności, zrzeszony w Komitecie Obywatelskim, który uzyskał 26 mandatów w 36-osobowej Radzie. Historyczne inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 2 czerwca 1990 roku. Wśród licznych gości obecni byli parlamentarzyści Komitetu Obywatelskiego, senator Jerzy Pietrzak i poseł Jerzy Koralewski. Symboliczną wymowę miała obecność Lecha Rowińskiego, syna pierwszego burmistrza w odrodzonej w 1918 roku Polsce. Na pierwszego przewodniczącego Rady wybrany został adwokat Marek Czemplik. Na kolejnej sesji dnia 9 czerwca 1990 roku Rada Miejska w tajnym głosowaniu wybrała na prezydenta miasta Mirosława Kruszyńskiego. Jego zastępcą został Andrzej Wardeński. W skład pierwszego historycznego zarządu miasta wchodzili również Ewa Matecka, Bogdan Gibasiewicz, Paweł Stańczak, Tadeusz Stawik, Lech Paterek. Po wyborach do Rady Miejskiej drugiej kadencji koalicję rządzącą utworzyły komitety wyborcze Unii Obywatelskiej, Bloku Wyborczego Osiedli i Zjednoczonych dla Ostrowa. Prezydent Mirosław Kruszyński został wybrany na drugą kadencję. Na przewodniczącego Rady ponownie wybrano Marka Czemplika.
Podobnie w wyniku wyborów w 1998 roku koalicję rządzącą utworzyły ugrupowania postsolidarnościowe i Blok Wyborczy Osiedli. W efekcie tego porozumienia Mirosław Kruszyński został prezydentem Ostrowa trzeciej kadencji. Na przewodniczącą Rady wybrano Aleksandrę Kirsztajn. W czwartej kadencji w 2002 roku pierwszy raz dokonano elekcji prezydenta drogą powszechnego głosowania mieszkańców. Liczbę radnych zmniejszono do 23. Zlikwidowano zarząd jako organ wykonawczy. Jego funkcję przejął prezydent. Spośród pięciu kandydatów do drugiej tury przeszli Jerzy Świątek i Mirosław Kruszyński. W drugiej turze kandydat Komitetu SLD Unia Pracy pokonał Mirosława Kruszyńskiego. Przewodniczącym Rady został Wojciech Gilarski. W trakcie kadencji Wojciech Gilarski zrezygnował. Na jego miejsce wybrano Lecha Topolana. Rządzącą koalicję tworzyły SLD i Samoobrona. W wyborach samorządowych 2006 roku prezydentem miasta został Radosław Torzyński, który w drugiej turze pokonał Macieja Klusaka. Koalicję rządzącą stanowili radni Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz bloku Nowy Ostrów. Na stanowisko przewodniczącego Rady wybrano Ryszarda Taciaka. W samorządowych wyborach roku 2010 zarejestrowano czterech kandydatów na prezydenta. I tym razem zadecydowała druga tura, w której Jarosław Urbaniak pokonał Włodzimierza Jędrzejaka. Rządzącą koalicję tworzyły kluby Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczącym Rady wybrano Jarosława Lisieckiego. W wyborach do Rady siódmej kadencji w 2014 roku Ostrowianie pierwszy raz głosowali na radnych w okręgach jednomandatowych. Po wyborach uzupełniających ukształtował się następujący skład Rady. Platforma Obywatelska 14 radnych. Klub Radnych Przyjazny Ostrów 5 radnych. Ostrowskie Forum Niezależnych 2 radnych i 2 radnych niezależnych. Wybory na prezydenta miasta rozstrzygnęła druga tura, w której Beata Klimek zwyciężyła urzędującego prezydenta. Obecna pani prezydent pełni tę funkcję jako pierwsza kobieta w dziejach miasta. Realnym urzeczywistnieniem przywrócenia władzy samorządów było nadanie im podmiotowości prawnej i gospodarczej. W praktyce pierwszą fazą działania był proces inwentaryzacji i komunalizacji mienia. Zaopatrzenie w ciepło było dotychczas realizowane przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Te zadania w 1991 roku przejął nowo powstały Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Efektem dalszej komunalizacji było powstanie kolejnych miejskich spółek. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan, Miejski Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zakład Zieleni, Miejski Zakład Komunikacji, Targowiska Miejskie. Z inicjatywy prezydenta Kruszyńskiego zarząd miasta wprowadził nowatorski sposób zarządzania firmami komunalnymi, przekształcając je w spółki akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, zrzeszone w pierwszą w kraju samorządową grupę kapitałową Holdicom S.A., powołaną w 1996 roku. Upodmiotowienie samorządu sprawiło, że to miasto stanęło w obliczu wielkich wyzwań w zakresie budowy infrastruktury, jak i stworzenia nowych instrumentów finansowych na realizację niezbędnych zadań. Wśród nich znalazły się obligacje, które Ostrów jako jedno z pierwszych miast wprowadził do obrotu publicznego. Pierwsza emisja obligacji została przeprowadzona 29 marca 1996 roku. Uzyskane w ten sposób 7,5 miliona złotych przeznaczono na sfinansowanie budowy i remonty infrastruktury drogowej. Fundamentalnym problemem, przed jakim stanął w 1990 roku ostrowski samorząd, było zapewnienie mieszkańcom czystej wody i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. W 1994 roku, już z końcem pierwszej kadencji, ukończono budowę nowoczesnej stacji uzdatniania wody z zastosowaniem nowatorskiej technologii dwustopniowej filtracji. Budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w Rąbczynie realizowano przez 4 lata, oddając ją do użytku w czerwcu 2002 roku. W 2010 roku oddano do użytku układ kogeneracyjny na terenie oczyszczalni w ramach projektu Energia Elektryczna produkowana z biogazu. Wybudowano kolektor sanitarny dla dzielnicy Pruślin.
Kontynuowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Poszczególne spółki realizowały ambitny program działań inwestycyjnych, poprawiających jakość usług komunalnych. Miejski Zakład Komunikacji w latach 2008-2010 dokonał odnowienia linii autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego, nowym taborem i zintegrowanym systemem zarządzania. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA w latach 1995-1997 wybudował i uruchomił nowoczesne składowisko odpadów wraz z elektroniczną wagą samochodową. W następnym roku dokonano rekultywacji starego wysypiska. Kolejnym etapem rozbudowy systemu gospodarki odpadami jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, na który spółka pozyskała ponad 14 milionów bezzwrotnej unijnej dotacji. Zakończenie inwestycji przewidziane jest do końca 2015 roku. Kluczowe dla Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego było przedsięwzięcie dotyczące budowy w elektrociepłowni Ostrów bloku kogeneracyjnego opalanego biomasą. Obok oddanego do użytku w 2000 roku układu turbiny gazowej i kotła odzysknicowego była to największa inwestycja, jaką OZC zrealizował w okresie swojej działalności. Spółka Targowiska Miejskie, mająca pod swoją opieką teren przy ulicy Głogowskiej oraz zieleniaki przy ulicach Konopnickiej i Tomczeka, w 2004 roku oddała dla mieszkańców drugie targowisko przy ulicy Witosa. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych powołane zostało w 2003 roku Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka ZOO. Celem działania towarzystwa jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu. Dotychczasowa realizacja objęła osiedla przy ulicy Konopnickiej, ulicy Kujawskiej i ulicy Wodnej. Miasto i spółka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stawiają na budowę mieszkań komunalnych i socjalnych. W Ostrowie jest jedna z najkrótszych list mieszkaniowych w kraju. Systematycznie wznoszone są także bloki z lokalami socjalnymi, na których budowę miasto pozyskuje środki zewnętrzne. W 2008 roku MZGM wdrożył dwa pionierskie w skali kraju programy – dla zaradnych i dla systematycznych. Spółka Ostrowski Park Przemysłowy pozyskała ponad 3,5 miliona złotych bezzwrotnej dotacji z tzw. końcówek środków unijnych. Inwestycja obejmuje halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalno-biurową. Grupę odbiorców projektu tworzą regionalni przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy korzystają z pakietu usług oferowanych przez park. Inwestycje w dziedzinie drogownictwa wraz z budową nowych rozwiązań komunikacyjnych to usprawnienie płynności ruchu samochodowego. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych osiągnięto poprzez budowę ulic Osiedlowej, Wylotowej, zjazdu do Parku Przemysłowego oraz remont wiaduktu przy ulicy Brzozowej. Systematycznie od kilku lat realizowane są inwestycje w obrębie tzw. ramy komunikacyjnej, systemu ulic okalających ścisłe centrum miasta. Dla poprawy bezpieczeństwa na 10 skrzyżowaniach wybudowano ronda. Ostrów Wielkopolski wykorzystał swoją szansę związaną z wejściem do Unii Europejskiej. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, jej jednostki organizacyjne i spółki komunalne pozyskały od wejścia do Unii do dziś ponad 100 milionów złotych zewnętrznych środków finansowych. Nową perspektywę finansową dają zintegrowane inwestycje terytorialne, które będą realizowane w ramach rozwoju aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Poza finansami samorządowymi, przy wsparciu lobbystycznym miasta realizowano ważne inwestycje. W 2001 roku powstała baza paliw PKN Orlen. W 2011 otwarto pierwsze centrum handlowe Galeria Ostrowia. W 2009 roku otwarto pierwszy odcinek obwodnicy S11. Trwa budowa drugiej części obwodnicy. Zakończenie tej inwestycji wpłynie na usprawnienie komunikacji w mieście i z pewnością poprawi komfort życia w ostrowskim Śródmieściu. Ważny obszar działania samorządu poprawiający dostęp do obiektów kultury i ich infrastrukturę stanowiły w minionych latach inwestycje w kulturze. W latach 1998-2001 trwała rozbudowa gmachu Ostrowskiego Centrum Kultury, przeznaczonego częściowo na bibliotekę publiczną, która od kilku lat z rozmachem realizuje program cyfryzacji zbiorów. Z okazji jubileuszu 600-lecia miasta odnowiono elewację ratusza i wykonano prace remontowe na pierwszym piętrze.
Kosztem 15 milionów złotych z budżetu miasta gruntownie zmodernizowano budynek Ostrowskiego Centrum Kultury, udostępniając w 2010 roku mieszkańcom nowoczesną salę widowiskową wraz z pracowniami, małą sceną i galerię PIK. Dzięki przejęciu Ostrowskiej Synagogi od gminy żydowskiej we Wrocławiu możliwa stała się adaptacja tego obiektu na cele kulturalne. Remont przeprowadzono w latach 2010-2011. Miasto zyskało nową placówkę, nazwaną Forum Synagoga. W efektownym wnętrzu odbywają się koncerty, spektakle, wystawy, konferencje naukowe i lekcje muzealne. Koszt całej inwestycji to ponad 6 800 000 zł. W tym prawie 4 800 000 zł pochodziło z dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Adaptację synagogi uznano za najlepszy projekt urbanistyczno-rewitalizacyjny w konkursie Innowator 2012. W 2012 roku wyposażono kino Komeda w sprzęt do cyfrowej projekcji filmów w technologii 3D. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W następnym roku przeprowadzono remont klatki schodowej ratusza, zmodernizowano salę ślubów i kolumnową ratusza. Zainstalowano windę. Na parterze powstał kiosk muzealny, który oferuje zwiedzającym ostrowskie pamiątki i wydawnictwa. Remont budynku dawnej biblioteki, kiedyś strzelnicy, umożliwiła pozyskana przez miasto niskoprocentowa pożyczka ze środków inicjatywy Jessica. W 2014 roku zakończono rewitalizację, która kosztowała około 4 milionów złotych. Z dużym rozmachem na terenie miasta realizowano inwestycje sportowo-rekreacyjne. W ramach programu Orlik 2012 powstały 4 boiska sportowe z zapleczem socjalnym w rejonie ulic Wiśniowej, Granicznej, Partyzanckiej i Alei Solidarności. Na ogólny koszt inwestycji w wysokości 4,5 miliona złotych 2,5 miliona dofinansowały budżet państwa i województwo wielkopolskie. Nowe kompleksy sportowo-rekreacyjne przy szkołach podstawowych. Siedem hal sportowych. Place zabaw, 9 siłowni o charakterze otwartym, skatepark w parku 600-lecia, ...54 km ścieżek rowerowych stwarzają znakomite warunki prozdrowotne wszystkim grupom wiekowym. Praktycznie w każdym osiedlu zlokalizowano nowy lub zmodernizowany plac zabaw, a łącznie ze szkolnymi jest ich już ponad 30. Centrum sportowo-rekreacyjnych możliwości stanowią zmodernizowane częściowo ze środków unijnych piaski, które stały się ulubionym miejscem mieszkańców naszego miasta. Nie ma lepszej rekomendacji od liczby 280 tysięcy osób, które corocznie tutaj wypoczywają, mając do dyspozycji liczne możliwości rekreacyjne. Miasto w 2007 roku przystąpiło do rewitalizacji placu 23 stycznia, nadając temu miejscu nową funkcję rekreacyjno-estetyczną. W 2013 roku na placu uruchomiono kolejny element małej architektury – podświetlaną fontannę. Ostrów wyróżnia się pośród innych ośrodków podobnej wielkości ilością inicjatyw kulturalnych. Miasto stwarza przyjazną aurę dla wielu wydarzeń kulturalnych. Kulturalną marką naszego miasta są liczne działania cykliczne, realizowane od wielu lat. Znakomite tradycje muzyczne sięgają jeszcze XIX wieku, gdy nasze miasto było silnym ośrodkiem ruchu śpiewaczego, odgrywającego w tym czasie funkcję wychowawczo-patriotyczną. Współczesny Ostrów Wielkopolski to miasto kilku ważnych festiwali, dobrze znanych melomanom, na których pojawiają się wybitni artyści światowej sławy.
Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni istnieje od 1982 roku, utrzymując najwyższy poziom artystyczny. Koncerty odbywają się w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie oraz w sali koncertowej Ostrowskiego Centrum Kultury. Obok wielkich orkiestr symfonicznych wystąpili w nim wirtuozi światowego formatu. Nic dziwnego, że miasto, z którego wywodziła się część składu zespołu Stare Dobre Małżeństwo, od 1992 roku jest organizatorem festiwalu Wszystko jest poezją. W kolejnych edycjach festiwalu pojawia się nie tylko poezja śpiewana, ale również przedstawienia teatralne, noce kabaretowe, spotkania autorskie i happeningi. Dwie inicjatywy festiwalowe przyniósł rok 1994. Jimmy Way Blues Festival to przedsięwzięcie gromadzące fanów z całego kraju. Festiwal jest zaliczany do najlepszych imprez prezentujących muzykę bluesową i blues rockową w Polsce. W tym samym czasie narodziła się inicjatywa cyklu koncertowego i festiwalu Jazz w Muzeum. Festiwal stał się natychmiast jedną z najważniejszych wizytówek kulturalnych miasta. Na scenie Muzeum, Kina Komeda i OCK gościło wiele sław muzyki jazzowej. Organizowany od 2001 roku festiwal Reggae na Piaskach oferuje słuchaczom koncerty plenerowe w otoczeniu wizytówki miasta, jaką stały się niewątpliwie Piaski. Festiwal w 2014 roku został wyróżniony jako drugi najlepszy festiwal muzyki reggae w Polsce. Najmłodszą muzyczną inicjatywą festiwalową jest Festiwal Muzyki Klubowej Tatarak Music Festival, organizowany również w scenerii zalewu Piaski Szczygliczka. Miłośnicy muzyki dawnej przez 20 lat mieli okazję uczestniczyć w Chanterelle Festival. Koncerty organizowano m.in. w Ostrowskiej Konkatedrze i Synagodze oraz Zamku Książąt Czartoryskich w Gołuchowie. Jednak nie tylko miłośnicy muzyki mają w Ostrowie swoje festiwale i wielkie imprezy cykliczne. 30 lat ma już Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrysu, biorąc pod uwagę liczbę uczestników. W minionej edycji 1800 grafik, 488 artystów z 46 krajów. To największy projekt kulturalny w mieście, który jest wielkim świętem sztuki graficznej. Miłośników teatrów niezależnych zaprasza do miasta Ostrowski Festiwal Teatrów Niezależnych OFTEN. Jego uczestnicy demonstrują różne formy wypowiedzi. Teatr dramatyczny, plastyczny, muzyczny, ruchu i tańca, lalkowy, plenerowy. W minionych 14 edycjach festiwalowych wystąpiło około 120 zespołów ze 145 spektaklami. Jedynym w swoim rodzaju jest Festiwal Muzyki Filmowej imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, który istnieje dopiero od 3 lat, ale ma już swoje grono odbiorców i został zauważony w kraju. Obok cyklu Jazz w Muzeum jest jeszcze jednym pretekstem do kultywowania związków Krzysztofa Komedy z naszym miastem. Fenomenem wydawniczym jest muzealna seria Biblioteka Ostrowska, istniejąca od 1991 roku, w której ukazują się niezwykłe albumy, przyczynki historyczne i twórczość literacka autorów związanych z Ostrowem. Dotychczas ukazało się 48 tomów o łącznym nakładzie ponad 50 tysięcy egzemplarzy z udziałem blisko 100 autorów. Książki wydane w Ostrowie otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia. Bariery administracyjne i cenzura nie pozwalały przed 1989 rokiem na rozwinięcie lokalnej działalności wydawniczej. Muzyczny pejzaż naszego miasta uzupełniają liczne orkiestry, chóry i zespoły stanowiące muzyczną wizytówkę naszego miasta. Do najważniejszych należą Ostrowska Orkiestra Koncertowa to historia ruchu muzycznego miasta. Powstała w 1923 roku jako orkiestra dęta fabryki Wagon, obecnie pod dyrekcją Mariana Sikorskiego. Chór męski Echo utworzono w 1923 roku. Przez ponad 30 lat chórem dyrygowała Irena Stodolna. Aktualnie Echo występuje pod batutą profesora Andrzeja Ryłko. Chór nauczycielski pod kierownictwem Jerzego Wojtaszka
Działa od 1965 roku. Jest wspaniałym ambasadorem kultury muzycznej Ostrowa. Od 18 lat istnieje grupa akrobatyczno-baletowa Gwiazda pod kierownictwem artystycznym Aliny Janikowskiej. Tworzą ją dziewczęta w wieku od 7 do 18 lat. Zespół jest laureatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Liczne sukcesy w kraju odnosi Big Band Powiatu Ostrowskiego pod kierownictwem Roberta Matuszewskiego. To tylko część z niezwykle bogatego pejzażu kulturalnego Ostrowa Wielkopolskiego, który wzbogacają również jednostki powiatowe. Szkoła muzyczna imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, Młodzieżowy Dom Kultury i Galeria Sztuki Współczesnej, będąca przez lata organizatorem, między innymi, Ogólnopolskiego Salonu Plastyki Egeria. Tradycje edukacyjne kontynuuje najstarsze w południowej Wielkopolsce dawne gimnazjum męskie, obecnie pierwsze LO imienia księdza Jana Kompały i Wojciecha Lipskiego, obchodzące w bieżącym roku 170-lecie istnienia. Podobnie jak kultura, znakomitym atutem promocyjnym Ostrowa Wielkopolskiego jest sport. Jest kilka dyscyplin sportowych, które przynoszą naszemu miastu chlubę od wielu lat. Wymieńmy najważniejsze. Turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest najstarszym turniejem żużlowym w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Jest rozgrywany od 65 lat i tradycyjnie kończy sezon żużlowy w kraju. Na liście jego triumfatorów znajdują się największe gwiazdy światowego speedwaya. W 1997 roku żużlowcy Towarzystwa Żużlowego Iskra wywalczyli w Rybniku awans do Ekstraligi. Nad komplet 14 tysięcy widzów obejrzał rozegrany w 2007 roku w Ostrowie finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu. Wygrał go Rosjanin Emil Sajfuddinow przed Australijczykiem Chrisem Holderem i Polakiem Pawłem Chlibem. Koszykówka męska przez kilkanaście lat była sztandarowym produktem promocyjnym Ostrowa, gdy zespół Degusty Malfarb Stali Ostrów Wielkopolski walczył w rozgrywkach ekstraklasy. W 2003 roku pierwszy i jak do tej pory jedyny w historii koszykarze wywalczyli brązowy medal. Historyczny medal drużyna Andrzeja Kowalczyka zdobyła we Włocławku, a później wraz z kibicami świętowała sukces na ulicach miasta i w hali przy ulicy Kusocińskiego. Największym sukcesem koszykarek Ostrowi był awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 2002-2003 i utrzymanie się w niej przez dwa sezony. Sukcesy święciła także LKS Centra Ostrów, która w sezonie 2012-2013 po raz pierwszy w historii klubu wywalczyła awans do trzeciej ligi. Wygrywała także okręgowe Puchary Polski. W 2007 roku reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych z wychowankami KPR Ostrowia w składzie z Marcinem i Krzysztofem Lijewskimi wywalczyła tytuł wicemistrzów świata. Dwa lata później biało-czerwoni z braćmi Lijewskimi i Bartłomiejem Jaszką zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata. W 2008 roku trzech wychowanków Ostrowi zagrało z reprezentacją Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, gdzie zajęli piąte miejsce. W 2015 roku Krzysztof Lijewski wraz z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej w Katarze wywalczył brązowy medal. Dwa lata wcześniej jego starszy brat Marcin jako pierwszy i jak dotąd jedyny Polak wygrał prestiżową Ligę Mistrzów z niemieckim klubem HSV Hamburg. W 2007 roku Marcin Kołata został indywidualnym mistrzem świata juniorów. Rok później na torze w Ostrowie Wielkopolskim Kołata wywalczył tytuł wicemistrza Europy juniorów. W 2013 roku Bartosz Grabowski w Australii został indywidualnym mistrzem świata juniorów. Rok później został mistrzem Europy juniorów i mistrzem Polski seniorów. W 2015 roku Wiraż zdobył złoty medal w Mistrzostwach Europy Drużyn Klubowych. Po raz pierwszy w historii został drużynowym mistrzem Polski. Zadania z zakresu edukacji należą do najważniejszych przypisanych samorządom. Szkolnictwo ostrowskie charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą i licznymi inicjatywami programowymi. W ostrowskich szkołach wdrożono innowacyjne matematyczne programy edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, w tym Polubić matematykę dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zrealizowano również program Zdrowie dla Ostrowa oraz projekty unijne Szkoła Nowych Możliwości. Od dziś pracuje na własny sukces. Radosna Szkoła, a także pozyskany z Ministerstwa Sportu program Umiem Pływać. Wprowadzono język niemiecki jako drugi język dla szkół podstawowych i naukę pływania dla sześciolatków.
Ostrowskie przedszkola od wielu lat mają nieodpłatny język angielski. Wprowadzono elektroniczny nabór do szkół i przedszkoli oraz cyfryzację szkół. Wybudowano nowe i zmodernizowano istniejące placówki. Szkoła podstawowa nr 13, nowa szkoła wraz z salą gimnastyczną. Szkoła podstawowa nr 5, nowy dwupiętrowy budynek szkolny i hala gimnastyczna. Publiczne gimnazjum imienia papieża Jana Pawła II spółdzielni oświatowej. Powstał zespół szkół sióstr salezjanek. Od 2007 roku ustanowiono stypendium imienia Jana Pawła II, które ma charakter motywacyjny dla uczniów klas 4, 5, 6 szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych. Od 2009 roku miasto Ostrów Wielkopolski w ramach posiadanych środków realizuje programy profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób zagrażających zdrowiu naszych mieszkańców. Wśród nich należy wymienić programy dotyczące wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn, raka piersi u kobiet, chorób układu krążenia, schorzeń onkologicznych i chorób układu moczowego u dzieci. Od 2013 wprowadzono program Ostrowska Karta Rodziny 3+, który jest systemem ulg i preferencji skierowanych do rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej troje dzieci, zamieszkałych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Program obejmuje ulgi i zniżki m.in. na bilety wstępu na imprezy organizowane przez miejskie instytucje kultury, a także na usługi świadczone przez publiczne przedszkola i żłobek miejski. Partnerami programu są coraz liczniejsze podmioty prywatne. Ważną inicjatywą dla rodzin jest samorządowe becikowe. Świadczenie będzie wypłacane z tytułu urodzenia dziecka osobom, które zamieszkują w Ostrowie. Zdaniem prezydent Beaty Klimek jest to ważna pomoc okazana rodzinom przez samorząd. W ramach Dni Ostrowa i Święta Patrona Miasta od lat organizowane są w Parku Miejskim festyny miejskie Majostaszki. Obok występów rodzimych zespołów artystycznych można zobaczyć zawsze polskie i zagraniczne gwiazdy estrady. Festyn Majostaszki to wielotysięczne spotkanie ostrowian, będące odstępstwem od oficjalnej sztampy. Od 2012 roku Ostrowski Rynek gości Jarmark Bożonarodzeniowy i Jarmark Wielkanocny. Kolorowe stoiska, wystawki, ozdoby świąteczne, występy artystyczne. To wszystko i wiele innych atrakcji czeka na ostrowian w okresie przedświątecznym. Festyn Żegnamy Lato na Rok i Festiwal Sportu to sportowo-kulturalna propozycja zakończenia wakacji dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i gości. To wielkie spotkanie mieszkańców naszego miasta nad Zalewem Piaski. Miasto wspiera również charytatywną Gwiazdkę na Rynku – Zapal Światło Ponad Nami, odbywającą się w grudniową Złotą Niedzielę od 23 lat. Inicjatywy w kulturze, sporcie i edukacji to w dużym stopniu efekt energii obywatelskiej, wyzwolonej przełomem lat 1989-1990. To możliwość nieskrępowanego zrzeszania się w organizacje pozarządowe. Byliśmy pod tym względem liderami w latach międzywojennych i jesteśmy nimi również obecnie. W Ostrowie aktywnie działa około 140 organizacji pozarządowych. Z myślą o tych organizacjach, z inicjatywy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i PKN Orlen w 2004 roku powstał Fundusz Grantowy. W 2006 roku przekształcony w Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Darczyńcami funduszu są PKN Orlen i samorządy. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski. Celem stowarzyszenia jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w finansowaniu różnych projektów inicjowanych przez organizacje. Od 2014 roku realizowany jest projekt Ostrów Miastem Aktywnych Obywateli jako platforma współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi w celu wspólnej realizacji zadań publicznych. Pomocnicza rola samorządu ostrowskiego przejawia się również wspieraniem przedsiębiorczości widocznym w kilku ważnych obszarach. Dzięki zakupionym terenom inwestycyjnym przy ulicach Wrocławskiej i Osiedlowej we wrześniu 2007 roku miasto mogło przystąpić do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości jako podstrefa Ostrów Wielkopolski. W 2008 roku miasto stało się udziałowcem Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka ZO w Gostyniu. Objęcie udziałów przez gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych to konkretny wkład na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Wzorem podskarbiego Przebędowskiego, właściciela miasta sprzed 300 lat, w
wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych budynków i budowli w ramach pomocy de minimis na 6 lat i 6 miesięcy. Od 2011 roku samorząd dopłaca do remontowanych zabytkowych obiektów, których nie jest właścicielem. Organizuje też konkurs w granicach stylu, promujący modernizacje przeprowadzone z zachowaniem walorów zabytkowych odnawianego obiektu. Kolejnym działaniem promującym lokalną przedsiębiorczość jest Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej imienia Augustyna Szamarzewskiego. Dotychczas odbyło się 7 edycji konkursu. Chętnie podkreślamy związki Ostrowa Wielkopolskiego z ludźmi, którzy w przeszłości lub obecnie wyróżniali się swoimi sukcesami i stanowią dumę naszego miasta. Takim sylwetkom poświęcona jest kampania promocyjna miasta Ostrowa Wielkopolskiego pod tytułem Tu mieszkam. Na tak zwanych witaczach, w eksponowanych miejscach na trasach wjazdowych do miasta, umieszczamy wizerunki osób, które zasłynęły w całej Polsce lub na świecie. Kampanię wizerunkową Tu mieszkam zapoczątkowaliśmy w 2005 roku od Katarzyny Borowicz, Miss Polonia 2004 i trzecią wicemiss świata. W kolejnych latach wjeżdżających do naszego miasta witali w ten sposób żużlowiec Tomasz Jędrzejak, piłkarze ręczni bracia Marcin i Krzysztof Lijewscy, zespół Big Cyc, kompozytor i jazzman Krzysztof Komeda-Trzciński czy Maciej Balcar, lider zespołu Jam. Od kwietnia bieżącego roku na witaczach spogląda na nas Ostrowian, pilot słynnego dywizjonu 303, Mirosław Fericz. Regularna kampania billboardowa pod hasłem Ostrów wspiera firmuje szczególnie ważne dla miasta wydarzenia kulturalne i sportowe. Świadectwem skuteczności działań ostrowskiego samorządu i podmiotów działających na terenie naszego miasta są liczne nagrody i wyróżnienia. Od początku odrodzenia samorządności podejmowane w Ostrowie inicjatywy i działania znajdowały uznanie w różnych gremiach. Nasze miasto już 5 razy zostało laureatem prestiżowego konkursu Gmina Fair Play, w którym oceny wystawiają zarówno rodzimi przedsiębiorcy, jak i specjaliści z Krajowej Izby Gospodarczej. 3-krotnie zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości i przyznaniem tytułu Sportowa Gmina. Ponadto 2-krotnie Ostrów Wielkopolski otrzymał certyfikat Gmina Bliska Środowisku i tytuł Samorządowego Lidera Edukacji oraz Aktywnego Europejczyka. Projekty realizowane przez instytucje i spółki miejskie były też laureatami gospodarczo-samorządowego konkursu HIT. Osiągnięcia samorządowego Ostrowa promujemy również poza regionem. W 2000 roku miasto uczestniczyło w polskim pawilonie podczas Światowej Wystawy Expo 2000 w Hanowerze. Przedstawiciele ostrowskiego samorządu prezentowali ofertę kulturalną, materiały promocyjne miasta Ostrowa i przedstawiali walory regionu. W 2005 i w 2006 roku Ostrów Wielkopolski uczestniczył w Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF, Central Europe Property and Investment Fair, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Miasto prezentowało swoją ofertę inwestycyjną na wspólnym stoisku Związku Miast Polskich. Kilkakrotnie miasto brało udział w targach inwestycyjnych miast polskich Invest City w Poznaniu, prezentując swoją ofertę inwestycyjną. Dzięki nagrodom, jakie otrzymały nasze lokalne wydawnictwa, 5-krotnie byliśmy prezentowani na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Ważnym elementem kształtowania lokalnej tożsamości są wyróżnienia dla osób z różnych dziedzin, którzy swoim dorobkiem wzbogacają dziedzictwo naszego miasta. Są autorytetem w kraju i za granicą. W 1993 roku Rada Miejska wróciła do tradycji, pochodzącej jeszcze z połowy XIX wieku, przyznawania tytułów honorowego obywatela miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wśród grona honorowych obywateli znaleźli się między innymi profesor Edward Serwański, Jan Paweł II, Kazimierz Radowicz, Jerzy Ofierski, profesor Piotr Śliwiński. Rok wcześniej w uznaniu szczególnych zasług dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego powrócono do przyznawania medalu za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla osób, organizacji lub instytucji. Od 2010 roku przyznawany jest medal Republiki Ostrowskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki, sportu, gospodarki, polityki, działalności publicznej oraz promocji i mecenatu na rzecz miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz regionu. Ostrów Wielkopolski pojawia się na trasie wizyt najważniejszych przedstawicieli władz państwowych. Gościliśmy w naszym mieście prezydentów Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego oraz premierów Jerzego Buzka i Ewę Kopacz.
Miasto Ostrów Wielkopolski dużą wagę przywiązuje do współpracy z innymi ośrodkami miejskimi. Umowy partnerskie i deklaracje współpracy podpisano z 4 miastami: Nordhausen i Delitzsch w Niemczech, z włoskim miastem Lecce i kanadyjskim Brantford. Szczególnie serdecznie kontakty rozwijają się z Nordhausen. Nasi przyjaciele z tego pięknego miasta uczestniczą w ważnych wydarzeniach Ostrowa. Od wielu lat owocnie współpracujemy w wielu dziedzinach, a szczególnie w kulturze. Ostrów Wielkopolski znakomicie wykorzystał swoją szansę, jaką dały przemiany demokratyczne i odrodzenie podmiotowości samorządu. W minionych 25 latach nasze miasto wypiękniało pod każdym względem. Polepszyła się jego infrastruktura dzięki efektywnej pracy wszystkich dotychczasowych kadencji samorządu, inicjatywom obywatelskim i wysiłkowi mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Zmieniające się uwarunkowania społeczne, gospodarcze i polityczne stawiają przed samorządem i mieszkańcami kolejne wyzwania. Od nas wszystkich zależy, w jakim stopniu sprostamy przyszłości i wykorzystamy możliwości, jakie daje społeczeństwo obywatelskie.